Witam Państwa serdecznie, ksiądz Jacek Stasiak, Kościół Świętego Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim. Szanowni Państwo, przed nami 26. niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na sposób, w którym Państwa powitałem. Mówię Państwa. Nie mówię, drodzy bracia i siostry, nie mówię umiłowani w Chrystusie Panu, a więc nie używam terminologii typowo kościelnej czy kaznodziejskiej. Pytanie, czy aż tak zeświadczałem, że zapominam tych terminów, czy też robię to świadomie. Dzisiaj robię to świadomie. Powitanie typu drodzy bracia i siostry, umiłowani w Chrystusie Panu, rezerwujemy sobie do wystąpienia kaznodziei w Kościele podczas nabożeństwa, gdy mówi homilię. Ale dzisiaj witam serdecznie wszystkich Państwa, świeckich, tych, którzy nas słuchają, bo adresatami dzisiejszej refleksji opartej na Ewangelii Niedzielnej są właśnie wszyscy, a być może przede wszystkim ci, do których nie dotyczy się nasze stereotypowe, stworzone wyobrażenie wyznawców, naśladowców, wierzących, praktykujących lub niepraktykujących, ale katolików. Dlaczego? Bo nierządnicy i złodzieje uwierzyli i oni wejdą do Królestwa Niebieskiego. Naturalnie proszę nie odnosić to do siebie, że kategoryzuję Państwa w tej właśnie warstwie społecznej czy też marginesie społecznym. Wręcz przeciwnie, Chrystus używając tych określeń chciał, i to należy powiedzieć wprost, zdobyć dla siebie zwolenników i wyznawców. Dlatego jego religia miała korzenie populistyczne. To były warstwy odrzucone, pogardzane społecznie, warstwy marginesu społecznego, które usłyszały, że on lub ona mogą mieć godność, coś sobą reprezentować, a przede wszystkim, że nie ma dla nich zastrzeżonych stref, że mogą być ludźmi, którzy mają prawo, w tym wypadku religijnie przed Bogiem, korzystać z tych samych uprawnień, przywilejów, które przypisane były w tamtym świecie ludziom wolnym, ustosunkowanym społecznie, zajmującym w hierarchii społecznej zupełnie inne, wyższe od nich miejsce. Na tym między innymi socjologicznie polegała rewolucyjność poglądów Chrystusa. Ale dzisiaj, kiedy mamy społeczeństwa świadome, technicznie rozwinięte, kiedy czujemy się, iż możemy być tymi, którzy dokonują wyboru, kiedy mamy poczucie własnej podmiotowości, pojawia się to pytanie, dlaczego on 21 wieków od swojego odejścia kieruje tymi słowami poprzez Kościół wezwanie do każdego z nas. Otóż jest to szansa dla wszystkich, którzy czują się wykluczeni. Jest to zaproszenie i wskazanie drogi dla tych, którzy są z daleka albo obok. A więc nie tylko dla wyznawców, nie tylko dla przyznających się członków Kościoła, ale tych, którzy pragną poznać prawdę, którzy poszukują, którzy chcą odnaleźć Boga. Chrystus wtedy, w czasach sobie współczesnych, był odpowiedzią na poszukiwanie, a jednocześnie rozwiązaniem i nadzieją dla warstw upośledzonych. My dzisiaj nie jesteśmy społecznie upośledzeni, ale jesteśmy często duchowymi inwalidami. Jesteśmy syci ciałem, głodni duchem. Kiedyś już to powtarzałem. Dlatego też to inwalidztwo duchowe, które pojawia się w czym? W pewnym negatywnym postępowaniu, nierespektowaniu przykazań, w pewnej symbolice, gdzie człowiek stawia się zamiast Boga, skutkuje to tym, że jesteśmy właśnie
jakby warstwą ludzi, którzy mają zabroniony dostęp do przywilejów królestwa. A oto nie. Ci, którzy wierzą, ci, którzy uznawali się za godnych wybrania, ci, którzy spełniali zewnętrzne praktyki, mieli poczucie pewności, że są umiłowani, wybrani i oni dobrze wypełniają prawo. A jednak nie do nich, mówi Zbawiciel, będzie w końcu należało Królestwo Boże. Ale dla tych odrzuconych, niezauważonych, pogardzanych i wyśmianych, a dzisiaj oznacza to poszukujących, wewnętrznie rozdartych, ludzi, którzy w swojej duchowej pustce chcą odnaleźć sens życia, sens istnienia. I to na różnych etapach swojego życia. Zbuntowana, poszukająca młodzież, człowiek schorowany, słyszący wyrok choroby i ten, kto domaga się, mając swoje wewnętrzne problemy, rozwiązania owych dylematów moralnych, polegających na rozróżnieniu między dobrem i złem, a w zamieszaniu tego współczesnego świata, na znalezieniu ścieżki, która nie będzie degradacją, wręcz przeciwnie, będzie afirmacją ludzkiej osoby. Myślę, że to zaproszenie powiedziane nie umiłowani w Chrystusie Pan, drodzy bracia i siostry, ale szanowni Państwo, czyli ci, którzy poszukujecie, chcecie uzyskać odpowiedź na pytania w sferze religijno-moralnej. Nie mamy się prawa obrażać, że być może jesteśmy w tym gronie, które symbolicznie, ikonograficznie zostało dzisiaj nazwane przez Chrystusa jako nierządnicy i złodzieje, bo do nich należy Królestwo Boże. Myślę, że mając przed sobą taką przyszłość, możemy z tym epitetem lub tą zewnętrzną etykietą podołać temu, iż wysiłek poszukiwania, nawet jeżeli prowadzi przez manowce, opłaca się i będzie zwieńczony sukcesem, czyli sukcesem wiary. Na te rozważania w przyszłą niedzielę, poparte przykładami i myślę pogłębioną refleksją, bardzo serdecznie Państwa szanownych zapraszam. Dziękuję za uwagę. Ksiądz Jacek Stasiak.